zgłoszenie o zatonięciu barki przy nabrzeżu Gryfińskim. Dyżurny skierował na miejsce siły i środki naszej komendy. Po ocenie pierwszych wstępnych ocenie sytuacji okazało się, że faktycznie barka, zatonęła barka, która transportowała piasek. Osoby, operatorzy tej barki, kapitan barki plus osoba, druga osoba, opuściły bezpiecznie pokład. Natomiast nasze działania rozpoczęły się, pierwsze działania to związane były z zabezpieczeniem, ponieważ na wodzie pojawił się lekki filtr wodny, wiele było, że jakiś materiał, substancja pochodna pojawiła się. Zabezpieczyliśmy przy użyciu zapory. Zabezpieczyliśmy, żeby ten substancja pochodna nie rozrywała się na całą rzekę, tylko po prostu, żeby była zabezpieczona przed rozprzestrzenianiem się na dalsze części. I tą właśnie zaporą, którą tu widać, to zabezpieczenie jest tego rozprzestrzenia się substancji pochodnej na całą rzekę Odrę. Natomiast w chwili obecnej ściągnęliśmy przyczepy, na które są urządzenia i maty sorpcyjne i strażacy występują do zbierania substancji ropopochodnej właśnie ta, która jest przy nabrzeżu, przy brzegu rzeki. Kwestia godziny do półtora ma być właściciel tej barki i tutaj będą podejmowane decyzje dotyczące właśnie sposobu podtrzymania barki. Sum summarum, ja nawet dzisiejszy nie jestem reprezentowany dokładnie do fizyki, będzie podnoszony w jaki sposób, jakie są techniki. Teraz nie ma takiego sprzętu, jak rozumiem, bo to setki ton. Nie ma możliwości, to jest praktycznie ponad 600 ton samego piasku na tej barce. Mhm. Cała barka to jest potężne ciężary. Tutaj właściciel będzie musiał podjąć jakieś decyzje dotyczące podnoszenia tej barki i usunięcia jej tutaj z tego. Dobrze.